Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na testy karty GeForce 1070 od firmy KFA2, czyli dość mocna, dość wydajna, dość ciekawa propozycja, szczególnie dla osób lubiących grać w najnowsze gry komputerowe. Cenę tej karty macie w opisie filmu, a za chwilkę zobaczycie jej mocne i słabe strony, samą kartę w testach. Zapraszam Was do oglądania, zaczynamy. Na początek odrobina cech fizycznych samej karty. Jak widzicie, jest to karta naprawdę dość duża. Mamy dwa wentylatory o średnicy. Zobaczcie sami, jest to jakieś 95 mm i sama karta, jeśli chodzi o całkowitą długość, to jest około 28 cm. Wysokość około 12, nie licząc tutaj samego śledzia. No i grubość standardowa, czyli zajmuje dwa sloty. Przy okazji widzicie same cyfrowe złącza, jedno DVI, jedno HDMI oraz aż trzy display porty. Obudowa jest wykonana z plastiku, natomiast jest dość solidna. Pod spodem widzimy solidne radiatory. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy podłączenie zasilania, czyli 6 pinów plus 8 pinów. I z tyłu mamy bardzo fajny już aluminiowy, szczotkowany aluminium, zobaczcie, fajny backplate. No i są też oczywiście diody, które będziecie mogli też za chwilkę zobaczyć. Standardowo świecą na czerwono i jest aplikacja, gdzie można to sobie zmienić. Karta generalnie jest dość masywna, jest ładnie wykonana z dbałością o szczegóły. A czy te wentylatory są na przykład ciche, czy karta jest chłodna, tego przekonacie się w ciągu kolejnych kilkunastu minut w testach. Zapraszam. Pobór mocy w czasie renderowania filmów z wykorzystaniem karty graficznej. Poziom hałasu w trakcie renderowania filmu jest niewielki, jak widzicie, wentylatory się co chwilę zatrzymują, więc nie ma potrzeby tutaj chłodzenia znacznego karty. Ona po prostu renderuje przejścia, więc tak bardzo się tutaj nie używa. Bardziej procesor i chłodzenie procesora jest tutaj narażone na jakieś obciążenia temperatury. Karta po prostu tutaj pomaga. Tak więc podstawowe informacje o karcie są tutaj i w tej chwili widzicie, jak podczas renderowania filmu jest karta używana. Obciążenie nie jest duże, około 15-20% w czasie renderingu, dużo więcej będzie w grach. W spoczynku komputer ma sporo poniżej 100 W, 80 parę. A w tej chwili będzie klasyka, czyli test 3D Mark. Przy okazji karta ma 66 stopni, użycie to praktycznie 100%, ilość klatek zadowalająca. Człowiek, niezły wynik, 12 672 punkty.
Kolejny test to iStrom 156 980 punktów. Kolejny wynik CloudGate 27 724. No i ostatni test, czyli Skydiver 29 414 punktów. No i GTA 5, ustawienia. Pobór prądu do 225 W maksymalnie. No cóż, w GTA 5 zapas mocy jest wystarczający, ponad 70 klatek praktycznie cały czas. Pobór mocy 225-230 W maksymalnie. Ustawienia Wiedźmin 3. Wiedźmin 3 to 250 W. Tu 260 nawet. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Mass Effect Andromeda. Jak na razie najwyższy pobór 320 W. Wow. Jakość ultra. Mass Effect Andromeda, bardzo wysoki pobór mocy. Natomiast we wnętrzach ponad 120 klatek na ultra. Thank you.
Leah, you want to come along? I want to know what makes the Remnant tick. You've got a key to their technology, or a crowbar at least. I don't know. We're a team. You like working solo. Sure, but you don't want to join us. Radiation levels have spiked to our factor. I liked those pre-trip vision paintings of future Eos. Green fields, rivers, forests. Wonder what it'll really be like down the line. Your death storms would be nice. We'll get them. Pathfinder is not to the balance. Mafia 3 250 parę watów, 50 parę klatek mocy. Leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops and tells her, you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. MP goes ape, tells someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to me? She says, I can always have another baby. Jesus fucking Christ. Hey man, you ask? Yeah, but I thought you gonna tell this story about some group game that you did. Parę klatek. Ok, 37,5 dB, jeśli karta nie jest włączona, czyli to mamy jako odgłosy tła. Teraz zobaczymy, jak ona jest głośna, jeśli będziemy ją rozgrzewać w FureMarku. Uwaga, odpalam. Wentylator 50%. Temperatura 70 stopni. Mamy 43,5 dB, to wystarcza do chłodzenia karty, te 50% obrotów wentylatorów. Całkiem dobry wynik. Zobaczcie, temperatura ustabilizowała się na 71 stopniach. Mamy już ponad 3 minuty testu. 55% jeśli chodzi o prędkość wentylatorów. I praktycznie cały czas 100% prawie z użycia karty graficznej. 57% wentylatorów, mamy 45 dB i 72-73 stopnie. Karta dużo więcej się nie nagrzewa, to już są szczytowe tutaj wartości. I powiedziałbym, że przy takim grzaniu, przy takiej mocy, kultura pracy jest naprawdę bardzo wysoka. No dobrze, pora podsumować. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał od dawna, wiedzą, że testów kart graficznych pojawiało się sporo. Natomiast przez jakiś czas była przerwa i ostatnie, co testowaliśmy, to układy typu GTX 980 Ti, był iGigabyte i Asus, więc naprawdę mocne karty poprzedniej generacji. Natomiast nie było w testach jeszcze żadnych kart typu GeForce GTX 1060, 1070, 1080. Tak więc moje porównania bardziej bazują na odniesieniu
porównaniu do tej starszej generacji nie miałem po prostu 10,7 innych jeszcze w testach, żeby zbudować jakąś bazę tutaj porównań i się do tego odnieść. W każdym razie, jak wypadają takie karty w akcji, możecie sprawdzić w różnych testach. Jeśli chodzi o różnego rodzaju portale technologiczne, PC Lab i inne, mają takich testów mnóstwo. Typowo tutaj do innych 1070 się nie odniosę, czy ta karta jest jakoś szybsza, wolniejsza, lepsza, gorsza. Natomiast jeśli chodzi o moje odczucia jako użytkownika, po przesiadce z GTX 960 jestem tutaj naprawdę zadowolony z wydajności tej karty. Widzieliście chociażby na przykładzie Mass Effecta Andromeda na 960, jeszcze na Ultra ustawieniach 20 parę klatek. Na GTX 1070 od KFA2 tutaj dochodziło już do 80 paru klatek. W innych grach również wydajność mega dobra. Co do temperatur, no nie jestem tutaj jakoś negatywnie zaskoczony, do 70 około stopni w takich bardzo stresowych sytuacjach jest jak najbardziej do przyjęcia przy takim mocnym układzie. No i przede wszystkim poziom hałasu tutaj jest jak najbardziej też do przyjęcia. Nawet bym powiedział, że ta karta zaskoczyła mnie swoją dość cichą pracą. Spodziewałem się, że jak na taki mocny układ, pamiętając 980 Ti, że to będzie po prostu suszara, tak zwana potwór głośności, ale nic takiego się tutaj nie wydarzyło. Jedyne co na początku użytkowania tej karty, muszę o tym tutaj wspomnieć, piszczały mi cewki. Po jakimś czasie to się wyrobiło. Być może karta była jeszcze nowa, niedotarta, jak to się fachowo nazywa, więc jak trochę się tam przekulała w grach, to się wszystko dogrzało. I powiem Wam, że ostatnimi czasy tego piszczenia nie zauważyłem, więc jak najbardziej tutaj ta karta spełnia moje oczekiwania w 100%. I to jest oczywiście karta, którą dostałem do testów, natomiast jeśli miałbym na taką kartę sobie pieniądze wyłożyć, po prostu kupić taką kartę, to myślę, że tutaj bez problemu bym mógł w taki model zainwestować od KFA2, chociaż powiem Wam, że wtedy brałbym wersję białą, bo pasowała mi by do obudowy, która już niedługo być może pojawi się zamiast P5. No dobra, ci, którzy oglądają, i tak wiedzą, że to będzie P5, ale z hartowanym szkłem i w wersji white. Jeśli się doczekam, to będzie, jak nie, to nie. W każdym razie karta fajna, wydajna, dość cicha, w miarę przyjemne temperatury pracy i korzystanie z niej było tutaj samą przyjemnością, dlatego od mojego kanału myślę, że jak najbardziej rekomendacja się dla tej karty należy. Jeśli będą inne 1070 i tutaj jakoś zdeklasują, no to oczywiście będziemy porównywać, testować i będziemy wtedy wybierać faworyta. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, że cenę macie aktualną w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!